pierwszy raz gościem MMA TV, portalu zajmującego się oczywiście mieszanymi sztukami walki, jest legenda MMA w Polsce, Piotr Bagiński, witam pana. Witam, no może nie legenda, bo ale zawodnik, który się tam kiedyś zaczynał, bawił i się bawi nadal. No właśnie, jesteśmy na pierwszej tarnowskiej gali MMA, no i tak na początek muszę zadać to pytanie, jak pan ocenia tą imprezę? 6 walk zawodowych, 3 amatorskie, tak na gorąco kilka słów o tych zawodach. No ja myślę, że fajna gala. Myślę, że nie odbiegała poziomem od takich tego typu gal w Polsce i oby więcej takich gal, bo ci zawodnicy mają się gdzie sprawdzać, mają gdzie się bić, mają gdzie podnosić swój poziom i nabijać rekord, no bo o to chodzi też. Po pierwsze doświadczenie dla tych zawodników, no i myślę, że tutaj jak najbardziej ta impreza była i myślę, że następna będzie, bo widzę, że Tarnów dopisał, po prostu przyszli kibice. Fajnie kibicowali, myślę, że walki były na tyle emocjonujące i różnorakie, że każdy coś tu znalazł dla siebie, nie? To jest dla pana taki powrót do przeszłości? Wracają emocje właśnie z ringów czy z oktagonów? No bo każdy pamięta tą walkę z Tomkiem Drwalem pierwszą, która chyba tak naprawdę zaczęła to wszystko w Polsce. No to była jedna z pierwszych, która zaczęła. Były oczywiście wcześniejsze jakieś tam walki, kto Grzegorz Jakubowski i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, no na pewno emocje są zawsze, jak widzę tych zawodników, którzy się koncentrują, którzy wychodzą na ring, którzy starają się dać wszystko i wygrać, nie? No to jak najbardziej się, może nie utożsamiam, ale czuję tą adrenalinę. Poza tym część tych zawodników znam i też w jakiś sposób im kibicuję. Staram się oczywiście być jako sędzia jak najbardziej obiektywny, ale niemniej no jakieś tam emocje są i tego się nie uniknie. A poza tym sam sport MMA myślę, że wzbudza w większości ludzi takie fajne emocje, że jednak trzymają kciuki, starają się pomóc tym krzykiem, chcieliby się tam znaleźć na miejscu tego zawodnika, może by lepiej to zrobili, tak twierdzą, nie? Oczywiście to rzeczywistość jest smutna, bo potem, gdy się ktoś znajduje w ringu czy w klatce, się okazuje, że jest tragedia czasami. Niemniej, jak najbardziej. Ten sport budzi emocje i dla mnie na pewno jakieś wspomnienia. Nasz portal stara się odwiedzać właśnie takie gale, które nie są pokazywane w szerokich mediach. Staramy się docierać do takich imprez. No i chyba trzeba przyznać, że ten sport MMA rozwija się coraz bardziej, bo właśnie takie hale jak ta w Tarnowie, byliśmy kilka tygodni temu w Jaśle, pękają w szwach i chyba to świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na MMA w Polsce. Znaczy MMA bardzo dynamicznie się rozwija w Polsce i no super, że promujecie tą dyscyplinę poprzez swoją telewizję. Ja się bardzo cieszę, bo to jest fajna sprawa. Oczywiście są wielkie gale w Polsce robione, które mają to zaplecze medialne i wsparcie telewizji, czy po prostu mają środki finansowe na to, żeby te gale pokazać, no ale od takich gal jak tutaj zawodnicy często muszą zaczynać swoją karierę i żebyśmy potem mieli Mamedę Kalidowa, czy Michała Materle na KSW, czy UFC, czy gdziekolwiek na świecie indziej, to musi najpierw facet postawić gdzieś pierwsze kroki. Takie gale są super, że ci zawodnicy mogą się sprawdzić, mogą spróbować swoich sił i mogą się pokazać chociażby w waszej telewizji, co na pewno im pomoże w przyszłej karierze, bo może jakiś sponsor, może ktoś będzie chciał im pomóc i to może nawet po prostu ich karierę puścić, pchnąć do przodu, krótko mówiąc. Dzisiaj jako gość specjalny, ale również jako arbiter, tak? Tak, zostałem też, brzydko powiem, wykorzystany, ale nie, no oczywiście ja troszeczkę nie widzę się w roli faceta siedzącego, który patrzy i dostojnie i tam, no jak najbardziej bardzo chętnie pomagam, sędziuję, na ringu nie mogę sędziować ze względów tam moich takich, które podpisane umowy z KSW i tak dalej, natomiast jako sędzia punktowy jak najbardziej, jeżeli ktoś chce korzystać z mojej wiedzy, mojego doświadczenia, to jak najbardziej, no staram się pomóc tym ludziom, a tym bardziej, że naprawdę jest mi, poza tym, no tutaj znam organizatorów, jednego z organizatorów, już w tej chwili wszystkich praktycznie, tak jak powiedziałem, fajnie wspierać takie inicjatywy, takie gale i jak najbardziej się z tym utożsamiam, nie? Ja tutaj mam takiego swojego cichego faworyta, który tutaj walczył na tej gali, czy pan zauważył jakiś taki talent, który może w przyszłości wypłynąć na szersze wody? Czy jeszcze za wcześnie, by mówić o wielkich, wielkich talentach i o, no nie wiem, wielkich umiejętnościach? Znaczy ja myślę, że każdy z tych zawodników ma szansę wypłynąć. Jest kwestia oczywiście charakteru, kwestia treningu i szczęścia, bo taka jest prawda. Niestety w każdym sporcie to szczęście jest potrzebne, znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Natomiast no nie chciałbym tu nikogo wyróżniać. Wszyscy bardzo fajnie, dali z siebie serce, wszystko. To jest najważniejsze, że myślę, że wychodzą i dają z siebie wszystko. Nie byli zachowawczych, chcieli walczyć, chcieli wygrać.
Szale się różnie tam ważyły, jedną rundę jeden wygrywał, drugą przegrywał, no ale generalnie no, na tym ten sport polega, że tu nigdy nic nie wiadomo, a tym bardziej jak zawodnicy wychodzą z rekordem 0-0 czy 1-0, to jeszcze nie wiadomo, co tam w nich jest, co w nich drzemie i co się może okazać. Nie? Jest to fajne, bo często, gęsto oglądając takie walki, nie wiemy, czego się spodziewać. Nie? Natomiast oglądając już zawodników z jakimś bilansem dość dużym, no możemy twierdzić, no ma lepsze to. Widzimy może, czasami widzimy oczywiście progres i rozwój tego zawodnika, natomiast tutaj fajnie, czasami mogą zaskoczyć. Naprawdę fajne akcje były, zresztą i walki trwały z dogrywką i były walki 40-parosekundowe. No myślę, że każdy znalazł coś fajnego dla siebie. Nie? Większość zawodników miało ten mały rekord, zazwyczaj jedna walka albo nawet żadne i tylko w walce wieczoru widzieliśmy chłopaków, którzy mieli 5 lub 10 walk stoczonych. Która walka zapada sportowcowi zawodowemu najbardziej w pamięć? Ta pierwsza właśnie na takiej małej gali, jak na przykład ta w Tarnowie, czy te kolejne wielkie imprezy, na których odnosi się te sukcesy? Które się siedzi przed telewizorem i wspomina? Ja mogę mówić za siebie, bo oczywiście ja pamiętam także pierwszą i pamiętam i ostatnią walkę, praktycznie każdą po kolei, no nie miałem ich aż tak wiele, żeby to nie były jakieś kilkadziesiąt, więc nie jest tak mi ciężko spamiętać je, natomiast wiadomo, że się pamięta, myślę, że i pierwszą, i drugą, ale myślę, że najbardziej się pamięta porażki i w moim przypadku zdarzyły się takowe i nie tyle, że rozpaczam nad nimi, tylko całe życie sobie od tej walki analizowałem, co mogłem lepiej zrobić, gdzie popełniłem błąd. Natomiast, no wiadomo, no pierwsza to jest zawsze ten element, gdzie no, traci się to tak zwane dziewictwo, nie, w MMA i myślę, że to zapada w pamięci, natomiast, no wiadomo. Pamięta pan, jaki był oktagon w walce z Tomaszem Drwalem? Pamiętam, był bardzo mały, pamiętam tą walkę, zresztą pamiętam reguły, no to były takie naprawdę old school, hardcore. Ja byłem zresztą organizatorem tej gali też, to miałem tam dwie role i no pamiętam tą walkę, sobie trochę pluję w brodę, ja generalnie skontuzowałem się przed tą walką, ale charakter nie pozwala, no wiadomo, to twardy zawodnik MMA, to nie może narzekać na ból. Niemniej była to no, taka hardkorowa walka, która zapadła w pamięć, no bo 30 minut na ringu, nawet stojąc i tupiąc jedną nogą, to się człowiek spoci chociażby, nie? A oprócz tego, no, ambicja przed własną publicznością, pamiętam to jak najbardziej, pamiętam pierwszą walkę w Brazylii, także gdzie wyszedłem do walki też po kontuzji, no generalnie pamiętam wszystkie walki, pamiętam większość walk swoich zawodników, więc naprawdę żyję tym MMA i nie ma co mówić, one zapadają w pamięć. Nie? Czyli MMA wcale nie jest sportem takim niebezpiecznym, dlatego że jednak ta pamięć nie jest uszkodzona po tych wszystkich pojedynkach. No trzeba brać odpowiednie witaminy, wtedy jest okej. Okay. Nie, no, całe szczęście akurat głowa jest cała i potrafię zdanie sklecić jako tako i nie za dużo się jąkam, więc myślę, że jest okej. Okay. Niemniej, no naprawdę myślę, że każdy, kto bawił się w MMA, czy generalnie w sporty walki na jakimś tam poziomie, nazwijmy to bardziej profesjonalnym, czy bardziej wyczynowym, zdaję sobie sprawę z tego, że tych mikrourazów i tego wszystkiego jest bardzo dużo i efekt końcowy różny jest, tak? No, niemniej, no, trzeba dbać o siebie i trzeba myśleć o tym, co będzie w przyszłości i też tak podchodzę do swoich zawodników, staram się, żeby właśnie uważali na siebie i tych kontuzji mieli jak najmniej. A niemniej, no z drugiej strony, jeżeli chce się być fighterem i chce się być na okładkach gazet, no to trzeba dać siebie wszystko, nie? Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był, jak powiedziałem na początku, legenda polskiego MMA, pan Piotr Bagiński. Ja obiecuję, że my przyjedziemy kiedyś do pana i zrobimy taki materiał o kulisach tego pojedynku z Tomkiem Drwalem, ale również o tej całej historii, która chyba rozpoczęła, tak jak powiedziałem na początku, to polskie MMA. Super, dziękuję bardzo, dziękuję za wywiad, dziękuję wszystkim widzom i myślę, że to polskie MMA dzięki wam też będzie się coraz lepiej rozwijało i naprawdę doczekamy się. A oczywiście jak najbardziej zapraszam i chętnie porozmawiam. Dziękuję.